Dzień dobry Państwu. Słuchać mnie? I teraz tak, bo ja coś tu nie słychać, tak, słychać. Słychać, tak, dobrze. Czyli tak, nowy europejski Bauhaus jest to inicjatywa, którą powołała przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen w orędziu na temat stanu Unii Europejskiej w 2020 roku. I jest to różnie określane między innymi jako ruch społeczny. Jest to rodzaj właśnie takiego przedsięwzięcia czy ruchu, który można powiedzieć, że jest takim rodzajem nakładki na Europejski Zielony Ład, która ma służyć temu, żeby Europejski Zielony Ład nie był wyłącznie rozumiany jako jakiś zestaw wytycznych czy technokratycznych założeń, ale coś, z czym ludzie się identyfikują, z czym się włączają. Współgra to z takim, można powiedzieć, ogólnym podejściem Ursuli von der Leyen, która z kolei w tegorocznym orędziu na temat stanu Unii Europejskiej cytowała Roberta Schumana, który powiedział, że Europa musi mieć duszę, więc te idee właśnie Europejskiego Zielonego Ładu, które dotyczą zrównoważonego rozwoju w takim zawężonym zrozumieniu, czy w dużej mierze, czyli bez tych kwestii społecznych, właśnie o te szersze kwestie, czyli społeczne, czyli budowanie wspólnoty, a także o kwestie piękna rozszerzyć, przy czym ta estetyka, to piękno pierwotnie było rozumiane jako kwestie tylko czysto wizualne, natomiast tutaj właśnie w toku tych działań, rozmów, no stwierdzono, że no nie może na takiego tradycyjnego rozumienia piękna czy estetyki, które w dużej mierze no może być rozumiane jako coś kolonialnego czy elitystycznego, bo nowy europejski Bauhaus wbrew swojej nazwie nie ma dotyczyć tylko Europy, tylko również innych miejsc na świecie, czyli tu jest to jako jakość doznań, czyli wszystkie elementy, które wykraczają poza funkcjonalność. Zrównoważoność to jest właśnie te od celów klimatycznych pobieg zamknięty, czy wykorzystanie zasobów bez marnowania, ograniczenie zanieczyszczeń i bioróżnorodność i także włączanie społeczne, czyli chodzi o to, żeby właśnie nie było jak w wielu wcześniejszych tych transformacjach, że osoby właśnie najmniej zamożne ponoszą koszty, a najbogatsi w żadnym stopniu. Jak tutaj już wspomniała Pani przedstawiając mnie, jestem jedną z 18 osób należących do grupy Okrągłego Stołu, która jest taką grupą jakby doradczą, grupą refleksji, której są powołane osoby z różnych dziedzin, też z różnych krajów, jest parytet geograficzny, natomiast 15 osób jest z Unii Europejskiej, w tym dwie z Niemiec, jedna osoba z Indii, jest to bardzo ciekawa osoba, Sheila Patel, założycielka Światowego Stowarzyszenia Mieszkańców Slumsów, Shigeru Ban, architekt z Japonii i także spoza Unii Europejskiej jest Norweżka Gina Gilver, aktywistka klimatyczna, zresztą najmłodsza z osób, bo tam jest też jest parytet płci i także właśnie wieku, że od 19 do 73 roku życia. Ze względu na to, że tutaj jest to taki zbiór różnych prezentacji, to tutaj tylko tak właśnie ja mogę Państwu zasygnalizować pewne zagadnienia i stąd też chciałbym Państwu, natomiast jakby ktoś byłby głębiej zainteresowany, to w poniedziałek 29 listopada i w środę 1 grudnia odbędą się dwa takie seminaria w języku angielskim online. Tutaj jest w prezentacji w lewym górnym rogu podany link do tych seminariów, gdzie będą przedstawione różne właśnie działania, które w ramach kwestii właśnie rozwiązań towarzyszących temu nowemu europejskiemu Bauhausowi, który jest włączony też do różnych programów, czyli przy czym 29 i 1 grudnia to nie będzie powtórzenie tego samego, będą to dwie różne, jak można powiedzieć, dwie części. Tego 29 listopada będzie kwestia o wsparciu na projektach pilotażowych, które będą zrealizowane każdy w innym kraju Unii Europejskiej, o dofinansowaniu w wysokości 5 milionów euro każdy.
i tutaj jest nabór do 25 stycznia, można zgłaszać swoje wnioski do udziału, a także później o pokazowych zespołach społecznych i dostępnych mieszkań, to za 10 milionów będzie jeden taki projekt realizowany i także no, w ramach innych polityk, czyli wdrażanie właśnie wykorzystania zasobów bez marnowania, czy włączenia grup społecznych w dziedzinie budownictwa. Tutaj ja to przetłumaczyłem, nie wiem czy do końca idealnie, tutaj na stronie jest po angielsku, są te nazwy. Kwestia tych rozwiązań na rzecz renowacji i centrów doskonałości zawodowej, to będzie w poniedziałek. Natomiast w środę 1 grudnia będzie kwestia przyjmowania i weryfikacji uwag obywateli w celu uzyskania miarodajnych danych odnośnie przestrzeni zurbanizowanych i zwiększenia związanego z nimi zaangażowania obywateli, także ocena aspektów społeczno-politycznych rozwiązań opartych na naturze, żeby uzyskać przez społeczność większą inkluzywność, czyli to właśnie, że różne grupy są włączone, że także nie wiem, na przykład osoby w kryzysie bezdomności są uwzględnione, a nie uznane jako osoby, które same sobie poradzić. O, na temat projektu partnerskiego WERS, także wsparcia startupów przez Europejski Instytut Innowacji i w dziedzinie rozwiązań cyfrowych, bo ten program nowego europejskiego, a jeszcze co można właśnie, co tu bym Państwa zachęcił, że instytucje miejskie, podobnie jak różne stowarzyszenia działające w miastach, mogą stać się partnerami nowego europejskiego Bauhausu. W tej chwili z Polski, tak jakby licząc czysto jako Polska, jest 8 partnerów, plus jest 20 paru partnerów, z których jednym z pól działania jest Polska, to w jednym z tych 20 paru jest Politechnika Warszawska, się dają dopisem, czy tu mogą Państwo zobaczyć. Tutaj wśród instytucji samorządowych są na przykład z Wrocławia Galerie Sztuki Współczesnej, natomiast są też organizacje pozarządowe, jak na przykład Fundacja Skwer Sportów Miejskich, która działa na rzecz realizacji współpracy z samorządami. Różnie jest to mała fundacja kilkuosobowa, w związku z tym też jeżeli mają Państwo na terenie swoich miejscowości, swoich miast jakieś takie organizacje społeczne, których działalność się pokrywa z celami nowego europejskiego Bauhausu, to też można ich zachęcić, żeby dołączyły do grona partnerów, bo pod względem liczby partnerów no, Polska jest na poziomie Bułgarii, natomiast na przykład Hiszpania mająca tyle samo mieszkańców ma tych partnerów wielokrotnie więcej. Tutaj w ramach nowego europejskiego Bauhausu też przewidziana jest organizacja corocznie Festiwalu Nowego Europejskiego Bauhausu. Pierwszy odbędzie się w 2022 roku w Brukseli i potem będą na przemian w kraju Unii Europejskiej i w kraju poza Unią Europejską co roku. Też mogą miasta, czy regiony, czy grupy miast będą mogły, jak będą ogłoszone nabory, ubiegać się o organizację takiego festiwalu. Także tu właśnie, co wspomniałem już w tym programie, będzie właśnie ten ogłoszony do 25 stycznia można zgłaszać te projekty pilotażowe, które właśnie no, będzie 5 takich ogólnych i jeden z dziedziny zrównoważonego mieszkalnictwa socjalnego będą włączone. Także jest Komisja Europejska, ma zapewnić pomoc techniczną dla wsparcia zainteresowanych stron, takich jak właśnie administracje regionalne, czy właśnie to, żeby i też wspierać właśnie tutaj zaangażowanie obywateli i rozwój tych projektów, tak żeby jest instrument finansowy na rzecz rozwoju obszarów miejskich. To już myślę, że to w jednej z tych prezentacji właśnie było i także jest zapowiedziane poszukiwanie też projektów na małą skalę, bo często jest tak, że projekty unijne dotyczą dużych finansów i często właśnie ktoś sztucznie robi po to, żeby na przykład uczelni, która nie mogąc uzyskać dofinansowania na zakup aparatury za kilkadziesiąt tysięcy euro, wybudowała nowy budynek, w co było łatwo wrzucić za kilkadziesiąt milionów, gdzie było łatwo te kilkadziesiąt czy kilkaset tysięcy wrzucić.
także ma być uczyniona pieczęć doskonałości nowego Bauhausu i znak jakości, które będą wyróżniać projekty, które są z tym zgodne, i także będzie wzywać państwa członkowskie, żeby ideę nowego europejskiego Bauhausu do strategii rozwoju społeczno-gospodarczego i terytorialnego były włączone, a także ma być włączane w ramach polityki spójności, i także, żeby właśnie państwa członkowskie wykorzystywały te instrumenty finansowe, finansując swoje rozwiązanie, także włączyć to do krajowych planów odbudowy. We wrześniu zostały rozdane nagrody nowego europejskiego Bauhausu za już dwóch takich jakby ciągach zrealizowanych projektów oraz idei osób do 35 roku życia, które mają służyć inspiracją, i to właśnie pokazuje też, że nowy europejski Bauhaus to nie jest wymyślanie czegoś nowego, co bardziej wspieranie działań, które są zgodne z jego ideami. Tam było 10 kategorii, ja tutaj przedstawię kilka z nich. Na przykład jedna z kategorii to były techniki, którą przetłumaczę jako techniki, materiały i działania dla budowania i projektowania, i tutaj w tej kategorii nagrodę uzyskał system prefabrykowanych ścian z ubitej ziemi, czy w kategorii odnowa przestrzeni miejskich i wiejskich, to jest też ważne, że Unia Europejska nie zapomina o terenach wiejskich, to jest przykłady takich, żeby właśnie wykorzystać te przestrzenie, i tutaj wygrała w Hiszpanii projekt adaptacji na teren w Los Santos de Maimona, we wsi dawnej fabryki opuszczonej Eternitu, na takie miejsce działalności społecznej i spotkań międzyludzkich. Z kolei też odzyskane miejsca spotykania się i dzielenia, czyli przekształcanie różnych właśnie przestrzeni, które już funkcjonują, ale nie służą celom społecznych. I tutaj wygrał znowu projekt z Hiszpanii, San Sebastian, miejska szkółka roślin, która działała, była terenem zamkniętym, została otwarta i stała się miejscem spotkań i współpracy działania. Tutaj właśnie ten nowy europejski Bauhaus bardziej tutaj jest nastawiony na to, żeby zwrócić uwagę, wesprzeć pewne działania, pewne podejście zgodne z tymi ideami, bo często na przykład właśnie takie osoby mają, które chciały propagować ideę zrównoważonego rozwoju czy włączenia społecznego, no dostawały łatkę idealistów oderwanych od rzeczywistości, w której trzeba wdrażać projekty unijne, trzeba zrealizować budżet, a tutaj właśnie w tym momencie mają wsparcie w postaci takiej informacji, że mogą powiedzieć, że właśnie to jest realizacja polityki unijnej i idei. Natomiast te mechanizmy finansowe są, jest to też wkomponowane w projekty, które Unia, czy programy, które Unia Europejska realizuje. Zresztą większość z tego, co właśnie pozostałe osoby tutaj dzisiaj prezentują, to też się właśnie w te idee stosuje, a część tego też te właśnie idee nowego europejskiego Bauhausu wspiera. Natomiast te kwestie finansowania to są takim, jakby można powiedzieć, elementem zachęcającym i dodatkowym, natomiast nie jest to istota tego, o co w nowym europejskim Bauhausie chodzi. Dziękuję bardzo.